Hej, hej. Zamierzam opowiedzieć wam kolejną historię. Tylko może sobie tutaj podświetlenie z lekka zwiększę tych LEDów. A będzie to historia o tak zwanym pederaście, jak ja to nazywam. No chociaż pederasta to jest taki stary zgret, który lubi młodych chłopców, takich chyba jeszcze no niepełnoletnich. No może aż taki młody to ja nie byłem, ale zaraz wrócimy do tematu, tylko się zastanawiam, gdzie tutaj sobie ten telefon ułożyć, żebym mógł sobie grać i żeby mnie było słychać. Telewizora włączał nie będę, także ustawię jakoś tak na siebie tutaj. Spróbuję może jakoś tak pod kątem ustawić ten telefon i mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Nawet nie wiem, czy mnie widać. Spróbuję tu jakoś podejrzeć. No coś tam... Coś tam widać. Poleciał telefon. Bez sensu, mogłem się przygotować wcześniej. Kurczę, no nie wiem, jak to zrobić. Ale no... No nie, chyba będę musiał zacząć od nowa ten film. Albo jeszcze raz, tam minuta w tą czy w tą, to już mniejsza z tym. No dobra, w taki sposób niech będzie. Myślę, że powinno być coś widać pod takim kątem. Będę musiał mówić trochę głośniej, żeby też mnie było słychać. I no jeszcze się upewnię, czy to nagrywanie na pewno idzie. Dobra, idzie. 2 minuty zmarnowane na wstęp. Ja będę sobie tutaj w międzyczasie traski przejeżdżał na Gran Turismo, żeby zarabiać kasę i zwiększać poziom kierowcy, kupować nowe auta i odblokować nowe możliwości. Także no, historia tego tak zwanego pederasty, no ja będę nazywał rzeczy po imieniu, bo denerwuje mnie ta nowomowa. Kiedyś się mówiło pedał to pedał i tak dalej, a teraz nawet pedałów rowerowych nie można nazwać po imieniu, tylko nie wiem, trzeba zmieniać nazewnictwo na jakieś pady czy coś, bo zaraz są no, jakieś restrykcje nakładane w internetach, a nawet podobno można zostać ukaranym za takie rzeczy, no ale ja, a może tutaj będę trochę wulgarny, bo to jest taki temat, kurczę, ogólnie no trochę obleśny, ale nie będzie tutaj żadnych takich jakichś sytuacji skrajnych, bo niczego takiego nie było. No ale dobra, no już wracając do tematu, bo się trochę już pogubiłem. Było to... No, zaczęło się to tak, że wracałem sobie kiedyś pociągiem od mojej byłej i od niej do Wrocławia na stacji miałem mieć tam gdzieś 22 coś, pociąg do siebie już no 60 km jeszcze mniej więcej do mojej miejscowości z Wrocławia i się okazało, że ostatni PKS mi uciekł, a pociąg miałem dopiero gdzieś po 4 nad ranem. I tak siedziałem na PKP i czekałem na ten pociąg. Tyle godzin strasznego doła miałem. No ale jakoś, kurczę, czas trzeba było spędzić na tym dworcu. No i tak sobie siedziałem na tej ławeczce i podszedł jakiś facet. Dobra, może sobie słuchawki włożę. Nie wiem, czy będę umiał się skupić, tak płytko je włożę, bym tylko słyszał, co się tutaj dzieje. Bo jakbym założył te nakładane, to w ogóle bym nic nie słyszał. No i zaczepił mnie jakiś facet, wydawał się normalny facet, jakiś starszy facet. A coś tam podszedł, dzień dobry czy cześć. A co tak siedzisz? No ja mówię, no na pociąg czekam, bo mi uciekł ostatni PKS i będę musiał z 4 godziny jeszcze posiedzieć, albo dłużej, nie pamiętam już dokładnie, która to nie, no jeszcze z 5-6 godzin to było po 22, gdzieś przed 23.
Jeszcze miałem około 6 godzin do pociągu, także masakra. No i facet mówi, a to ja też czekam na pociąg, bo też tam ma gdzieś o drugiej pociąg, no to... no a jesteśmy tu sami, jak się nudzisz, to tam jest bar na dole, możemy podejść jakieś piwko wypić, nie? No mówię, tam nie przepadam za piwkiem, no ale przynajmniej pójdę posiedzieć, bo na dworze chyba już trochę chłodno było, nie pamiętam jaka to była pora roku, ale no, już jakoś chyba chłodnawo było, także jak mi podsunął taki pomysł, żeby posiedzieć w barze, no to jak on tam lubi to piwko, niech sobie piwkuje, a ja sobie posiedzę, najwyżej coś tam sobie pogadamy, jakoś czas minie. No i tak sobie poszliśmy do tego baru. No a wtedy ja jeszcze byłem taki naiwny, no nie spodziewałem się, że może trafić na takiego typa, nie? Jeszcze byłem taki no świeży, niedoświadczony. I nie pomyślałem, nie przyszło mi to nawet do głowy, że facet może mieć jakieś takie ciągotki albo coś w tym sensie. W ogóle to było dla mnie takie zaskoczenie, bo siedzieliśmy w tym barze i najpierw gadaliśmy sobie normalnie. Ja mu tam mówiłem, że no wracam od swojej byłej. A on mi coś tam opowiadał, a potem jak już wypił z jedno piwko, dwa piwka, zaczął mi walić jakieś obleśne teksty. A jakiego masz? Ile ma centymetrów? I tak się zastanawiałem, czy w ogóle wchodzić z nim na takie tematy, no bo no z kolegami czasem no, wchodziło się na takie tematy, ale to żaden kolega i tak głupio mi trochę było z nim rozmawiać na... no o tym, jakiego mam i tak dalej. A potem on dalej drążył temat. To ile masz? 16? 20? 25? No mówię, no nieważne, do takiego średniego. A on coś tam... na pewno masz ze 25, coś tam, nie? A mówię, no tak, od razu. Ale dobra, no. Trochę widzę wstyd, no. Siedziało tam kilka osób w tym barze i słuchają. Głupio mi było rozmawiać na takie tematy. On tak... no taki obsesowy, nie? Taki bezwstydny i wali z takimi tekstami. Wtedy jeszcze się nie domyślałem, o co mu chodzi. Ale potem coś zaczął mi proponować, że on tutaj niedaleko mieszka, może przyjdę, pójdę z nim do domu. No i już mi coś tam zaczęło śmierdzieć, nie? No i im więcej tego piwa pił, tym bardziej był taki obleśny, obrzydliwy. Coś tam wprost zaczął sugerować, że on by chciał coś tam, żeby go w kakaowca, że on potrzebuje takiego, no, długiego. No widać, no to był starszy facet, widać, że już pewnie miał problemy ze własnym wzwodem i no jedyna jakaś seksualna satysfakcja pewnie mogła być dla niego, no pewnie była taka opcja przyjmowania w kakaowca, no nie wiem, niektórzy tak schodzą na takie tory boczne, zboczeńcy tak zwani, no teraz to, no ja ich nazywam zboczeńcami, teraz to jest takie jakieś ogólnopowszechne, nie wolno urazić takich, trzeba mówić. Gej, gejuszek, dla mnie to są zwykłe pedały, zablokują mnie, to mnie zablokują, trudno, filmu nie będzie, no ale no facet zaczął po prostu być nachalny, nie? No chodź do mnie, no chodź do mnie, zobaczymy jakiego masz. Ja zacząłem już odczuwać takie obrzydzenie do niego. Mówię, nie, ja nie z takich, mówię, ja tutaj mam syna, kobietę, zdjęcia mu zacząłem pokazywać, ale to no niepotrzebnie, zamiast od razu typa spławić. No i tak się z nim trochę tam szamotałem słownie w tym barze. Wyraźnie już no chciałem go spławić, nie? Albo po prostu sobie wyjść, a on mnie tam za rękę chwytał. Nie, no czekaj, nie? Aż w końcu barman się zdenerwował. Sobie patrzę. Ej, co ja mówię? Sobie patrzę, kurczę. No. Bo się trochę tutaj skupiam na tej jeździe i tak no mniej po prostu uwagi poświęcam temu co mówię. No ale no podszedł barman, złapał typa za fraki,
Dał mu kopniaka, go pogonił. Ja sobie myślę, kurczę, ale jazda. No i facet, barman do mnie mówi, mówię, czego ty go nie pogonisz? Przecież to jest typ taki, który tutaj zawsze się tutaj kręci, zawsze go trzeba wyganiać, bo on tak nęka ludzi, taki zwykły, lokalny zboczeniec. Ja go nazywam, no, takich nazywam pederastami, bo no nie dość, że ja wtedy miałem za jakieś 20 parę lat, on miał co najmniej z 50-60. No i facet tak do mnie, czego ja go nie pogoniłem. No mówię, ja jeszcze nie miałem do czynienia z takimi typami, nie bardzo wiedziałem, o co mu chodzi, po prostu chciałem sobie normalnie pogadać. No to my go tutaj często wyrzucamy, bo on jest taki właśnie nachalny, taki lokalny zboczuszek. No i no było tak, że nie musiałem się szamotać więcej z tym typem. Barman od razu wiedział, o co chodzi, i go pogonił. No ale taki się czułem, jakiś kurczę, no nie wiem, jakiś taki zniesmaczony. Nie chciałem, żeby taka sytuacja się powtórzyła, albo żeby on gdzieś potem chodził za mną i mnie dalej nękał. To we Wrocławiu tam akurat moja była miała wujka, to było już gdzieś około północy. I postanowiłem pójść do tego wujka o północy, zadzwoniłem do niego, czy on jest, że czy mogę u niego posiedzieć do tej 4 rano, bo no jakieś zboczeńce tutaj za mną chodzą po Wrocławiu i nie chcę, żeby taka sytuacja się powtórzyła. No ten wujek mojej byłej mówi, dobra, spoko, możesz przyjść, on tam miał konsolę PSX-a i poszedłem tam do niego, wtedy grał w jakiegoś Need for Speed'a i miał jakąś trasę do przejechania, z którą sobie nie mógł poradzić. Pytał, czy ja ją przejadę za niego. No to tak samo jak teraz, ja sobie jadę. Tak samo w tamtych czasach na PSX-ie, tyle że bez kierownicy, nie na VR-ze. Grałem tam u niego na tym PSX-ie, przejeżdżałem mu te traski, z którymi on sobie nie mógł poradzić, bo w tamtych czasach ja też miałem PSX-a, miałem wprawę w tych gierkach. Także on był zadowolony, on tam sobie piwko łoił, nawet chyba mu dałem jakąś dychę na piwko, bo w tamtych czasach to co najmniej 4 albo 6-opak można było za dychę kupić. Nie pamiętam, czy żeśmy razem na CPN poszli po to piwo, czy on sam sobie chodził, już zapomniałem, no ale kupił sobie to piwko, siedział piwkowo, żeśmy sobie gadali, tak gdzieś do około 4 nad ranem. Taki luzak był z tego wujaszka. No i co, no tak się historia skończyła, potem już wyszedłem od niego, poszedłem na ten pociąg, wróciłem do domu. No i koniec tej historii, no. Także teraz już jestem uprzedzony do takich typów. Od razu mam jakieś takie, no ostrożniejszy po prostu jestem. Jak mnie zaczepia jakiś taki typ, to już tak trochę z góry na niego patrzę. Podejrzliwie. Zależy jeszcze, no, czy on chce jakąś dłuższą pogaduchę sobie ze mną uciąć, czy tylko tam spytać o jakiś drobiazg, poprosić o fajkę, czy o godzinę. No to normalka, nie? Ale jak jakiś typ zaczyna jakąś taką bajerę, no to już uważam na takich. Już gdzieś tam w głowie mam, żeby czasem nie powtórzyła się taka sytuacja, żebym się nie dał wkręcić w ten sposób. No i co ja jeszcze chciałem powiedzieć, no. Jeszcze będę miał dla was jedną historię, co najmniej jedną. Tak, no, wracając do tej pierwszej historii o tych latach 90., o tych psach szczekających dupami, bo tam wspominałem, że mnie skroili dwa razy, także mogę wam opowiedzieć, jak mnie kroili, w jakich okolicznościach i no, trochę tam było, trochę było nieciekawie, trochę było śmiesznie, ale to już zależy od zainteresowania, no, waszego moimi opowieściami. Jak będą jakieś reakcje pozytywne, wyświetlenia, łapki w górę, to będę opowiadał dalej. A na razie pauza, bo muszę wyłączyć. I czekam, jaki będzie odzew. W ogóle upewnię się, czy to się na pewno nagrywało, bo ile czasu minęło. No, 15 minut dochodzi, także uwinąłem się chyba szybciej niż poprzednio, także zmykam. Hejka.